Dlaczego Bóg dopuszcza cierpienie? Cóż, odpowiedź możemy znaleźć już w Księdze Rodzaju. Bóg przewidział harmonię z człowiekiem, ale kiedy człowiek zgrzeszył lub uległ pod wpływem grzechu, wtedy cierpienie rzeczywiście pojawiło się na tym świecie. W tych dniach słuchałem pięknego wykładu księdza Iwicy Ragusza, który pochodzi z Dziakowa. I on właśnie komentuje tę całą sytuację, koronę i to wszystko. I mówi, my już podlegamy karze, jesteśmy ukarani, a naszą największą karą, jaka istnieje dla człowieka, jest śmierć. A dlaczego umieramy? Ponieważ rzeczywiście zgrzeszyliśmy. I to jest nasza największa kara. Dlatego wszystkie inne kary, które pojawiają się w życiu. Choroba, czy też, nie wiem, jakaś przykra sytuacja duchowa i tak dalej. To wszystko nie jest nawet bliskie karze śmierci, przez którą wszyscy musimy przejść razem, i to właśnie z powodu grzechu. My właściwie umieramy, ponieważ kiedyś zgrzeszyliśmy, ale Bóg daje nam w tym życiu przestrzeń, miłość, wolność, aby go poznać, aby wrócić do niego. Dlatego istnieje sąd ostateczny. Dlaczego aniołowie zostali od razu potępieni? Gdy tylko zgrzeszyli przeciwko Bogu, natychmiast zostali potępieni, ponieważ aniołowie mieli pełną świadomość tego, kim jest Bóg i odwrócili się od tej miłości, o której mieli pełną świadomość i zostali automatycznie potępieni. A człowiek nie zostanie od razu potępiony, ma sąd ostateczny, ponieważ człowiek nie ma absolutnego wglądu w to, kim jest Bóg. Bóg jest zawsze dla niego tajemnicą. Ale nawet w tej tajemnicy odwróciliśmy się od Boga. Jednak Bóg znowu przychodzi po nas i to jest sens wcielenia, w którym Jezus odkupił nas na krzyżu. Tak więc ostatecznie my, jako istoty ludzkie, jako ludzie, nie możemy nie doświadczyć śmierci na tej ziemi. Każdy człowiek umiera. Dlatego Grecy mówili: Śmiertelnik równa się człowiek. Kiedy mówisz człowiek, powiedziałeś już, że jest śmiertelnikiem. Cierpienie i krzyż mogą się różnić i różnią się w jaki sposób? Krzyż jest czymś niezbędnym w chrześcijaństwie. To, po czym my, chrześcijanie, jesteśmy rozpoznawalni na tym świecie, to już nie znak ryby, ichtis, którego używali pierwsi chrześcijanie, lecz krzyż. Dzisiaj niektórzy noszą naszyj krzyż w naszych czasach, a gdy panowali tutaj Osmanie, nasi ludzie tatuowali sobie znak krzyża. To był rozpoznawalny znak, że jesteśmy chrześcijanami. A cierpienie? Cierpienie istnieje u Hindusów, cierpienie istnieje w islamie, cierpienie istnieje u ateistów. Tak więc cierpienie rozprzestrzenia się po całym świecie. I wielu ludzi nie utożsamia swojego cierpienia z krzyżem. Ale my, chrześcijanie, zawsze łączymy nasze cierpienie z krzyżem. I to tak bardzo, że pewnego dnia stają się jednym. Dlatego u nas chrześcijan nie powie: Ja cierpię, lecz niosę krzyż. U nas to jest jednoznaczne. W chrześcijaństwie krzyż jest tym samym co cierpienie. Ale ktoś, kto nie jest chrześcijaninem, nigdy nie utożsamia swojego krzyża z cierpieniem. On powie: Cierpię, jestem chory, ale krzyża nie wymieni ani słowem. Dlatego dla nas, chrześcijan, to jest błogosławieństwo, że zawsze możemy nadać sens naszemu cierpieniu, a tym sensem jest tak naprawdę krzyż. Bo jeśli Chrystus cierpiał, to i my właściwie cierpimy wraz z nim. Niedawno powiedziałem, że ten, kto cierpi, jest błogosławiony, choć brzmi to absurdalnie. Święty Ludwik de Montfort powiedział: Za każdym razem, gdy nie cierpiałem, ten czas był stracony. Dlatego mówi, nawet w swoich zapiskach, żegnając się z tym światem, czego żałuję. I mówi tylko: Żałuję, że bardziej nie cierpiałem. Dlaczego? Bo cierpienie na tym świecie uwalnia cię od cierpienia w przyszłym świecie. I dlatego słusznie zostało to opowiedziane. Ja sam patrzyłem na ludzi obłożnie chorych, którzy długo chorują i zastanawiałem się dlaczego tak jest i dlaczego wszyscy nie umieramy tak samo. Tak naprawdę widzisz, że ktoś bardziej cierpi umierając. Nawet ludzie u nas mówią, Bogu dzięki, że nie cierpiał. Ale to na pewno będzie policzone w przeszłości, tak jak podczas kolokwiów na egzaminie. To, co zdałeś na kolokwium, później na egzaminie jesteś z tego zwolniony. Podobnie jest z cierpieniem. Człowiek, który wiele wycierpiał na ziemi historia łazarza teraz ma satysfakcję. Być może został uwolniony od męki w czyścu, ponieważ przeszedł przez ten czyściec na ziemi. A więc nie jest to tylko problem ludzi, którzy cierpieli. Większym problemem będzie to dla ludzi, którzy przeszli przez ten świat bez cierpienia. Chcę powiedzieć, że nasze cierpienie nie jest pozbawione sensu. Wcześniej czy później utrzyma odpowiedź, a zwłaszcza gdy pójdziemy do nieba i zostanie to nagrodzone. Najlepsza odpowiedź leży u podstaw tego, aby prawdziwie, w pełni zaufać Bogu, aby mieć całkowitą ufność w Bogu. Ponieważ Bóg dopuścił na nas to wszystko i Bóg dał nam wszystko. Tak więc, ostatecznie, i ludzi, i krzyże, i ludzi, których straciliśmy. Możemy spojrzeć na tych ludzi, których straciliśmy i powiedzieć: O mój Boże, już ich nie ma. A możemy podziękować Bogu za to, że dał nam tę okazję i możliwość spotkania tych ludzi. Że ktoś był moim ojcem, że ktoś był moją matką, że ktoś był moim dzieckiem, chociaż y, żyło tylko rok, zmarło jako niemowlę, ale dziękuję Bogu, że dał mi możliwość poznania go, zobaczenia go. Kto stracił dziecko w łonie, może powiedzieć: Dziękuję Bogu, że w ogóle mogłam zajść w ciążę, że w ogóle mogłam mieć to życie i poczuć się jako matka. Niedawno przeczytałem dobre zdanie o Maryi. Mówi się o Maryi, że nawet nie płakała. Kiedy uciekała do Egiptu i tak dalej, na Kalwarii pytanie, czy Matka Boża płakała. Teraz wydaje mi się to trudne, że Matka Boża nie płakała, a autor mówi i łzy są znakiem protestu. Tak więc y, Maryja być może nie wylewała łez, ale co zastępuje te łzy, jej wiara, jej zaufanie? Myślę, że w tym sensie krzyż można najbardziej zaakceptować, kiedy człowiek powie, przyjmuję już ten krzyż. Najgorsze w życiu jest to, gdy człowiek opiera się krzyżowi. To bardziej wyczerpuje człowieka. To jego uciekanie od krzyża, gdy szuka surogatów, zamiany za swój krzyż. Nie chcę tego krzyża, więc uciekam. To moim zdaniem, a widzę to również w swoim życiu, wyczerpuje człowieka. A kiedy człowiek zawierzy się całkowicie, Ratzinger używa pięknego obrazu rozbitka wrzuconego do wody, do morza, on umiera, ale zanim wrzucili go do wody, przywiązali go do krzyża. A teraz akcja filmu zaczyna się tak. Ten misjonarz jest przywiązany do krzyża i żegluje po morzu, a właściwie unosi się na powierzchni morza. To właśnie ten obraz, którym posługuje się Ratzinger. Unosi się, nie wie dokąd dotrze, a jego krzyż, do którego jest przywiązany, jest właściwie jego łódką, która go uratuje, by mógł dotrzeć gdzieś do brzegu. I nawet nie może się od niego oderwać, bo jest przywiązany. To jest obraz naszego życia. Jeśli odwiążemy się od tego krzyża, z pewnością utoniemy. A wcześniej czy później pojawi się ląd, gdzie ten krzyż przeprowadzi nas na drugi brzeg. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich widzów.